Jak uniknąć oszustw i skutecznie się przed nimi bronić? W Katowicach w ramach kampanii Fałszywa tożsamość, prawdziwe ryzyko odbyły się warsztaty dla seniorów. Policja, ale także inne instytucje chcą zapobiegać przestępstwom, gdzie ofiarami są osoby starsze i wspierać ich w codziennym życiu. Aleksander Kral. Zagrożenia czyhają na seniorów w najbardziej prozaicznych sytuacjach. Czasami wystarczy, że zadzwoni telefon. Seniorzy są, tak powiem kolokwialnie, naiwni i wierzą, że jak ktoś zadzwoni i tam przedstawi się, że jest wnuczkiem, no to babcia wszystko zrobi, żeby pomóc temu wnukowi. Dostałam telefon i osoba z dziwnym głosem, powiem, informuje mnie, że w mojej rodzinie stało się nieszczęście. Tylko że no, całe szczęście, że trochę przerabiamy ten temat, więc od razu powiedziałam, to proszę zadzwonić na 112 i odłożyłam telefon. Dzięki takim warsztatom jak te, seniorzy są bardziej świadomi działań oszustów i wiedzą, jak się przed nimi bronić. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości seniorów. Jak widzimy, jesteśmy w takim kameralnym małym gronie, aby każdy mógł dopytać, sprawdzić swoją wiedzę, sprawdzić się jako też tutaj pierwsza pomoc, czy w prawidłowy sposób potrafi i zgłosić, w prawidłowy sposób potrafi odmówić podczas rozmowy telefonicznej osobie, która podaje się być może za policjanta, prokuratora, dlatego są z nami i psycholodzy, i przedstawiciele Centrum Powiadomienia Ratunkowego. To pierwsze takie warsztaty w ramach kampanii Fałszywa tożsamość, prawdziwe ryzyko. Pierwsze, ale nie ostatnie. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach planują raz w miesiącu odwiedzać mieszkańców Śląska, aby informować i uświadamiać. Z uwagi na to, że no, mamy dużo mieszkańców też w takim wieku senioralnym i dużo zauważamy my jako policjanci, że tych oszustw jest bardzo dużo, jeśli chodzi o województwo śląskie. Dlatego jakby wychodzimy z tymi działaniami profilaktycznymi, żeby po prostu chronić tych ludzi przed tymi oszustwami. Podczas warsztatów seniorzy dowiadują się nie tylko, jak działają oszuści, ale także jakie techniki manipulacyjne stosują, aby wpłynąć na ofiary. Wszyscy jesteśmy w pewien sposób narażeni na wszelkiego rodzaju manipulacje. Natomiast na pewno osoby starsze, z tego względu, że są bardziej życzliwe, bardziej ufne, to na pewno w większym stopniu gdzieś padają ofiarami takich przestępstw na wnuczka czy na żołnierza. Warsztaty to także okazja do zdobycia wiedzy z zakresu zgłaszania zdarzeń, które prowadzi Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a także możliwość kursu pierwszej pomocy.